Fajne to jest, że tu co level się dostaje statystyki. Trochę HP, siła, jakieś dziadostwo. Ten fighter taki statyczny strasznie jest. Może Rogue'em zagram. No Rogue jest szybszy dużo. Nie no, ta gra inaczej wygląda przecież niż Dark and Darker. A wiecie, że w Darkerze miał być Auction House już w tym update'cie, co wyszedł wczoraj? Ale nie wyrobili się? Ta, na dniach, co ty? Przecież u nich, kurwa, w niedalekiej przyszłości oznacza 2 miesiące co najmniej. Tyś widział na dniach, no. Zobaczysz, kurwa, na dniach Auction House, jak świnia niebo. A jak ma być zrobiony Extraction Looter po dungeonach? Tak samo jak wszystkie gry, kurwa, tego typu wyglądają jak Tarkov. O kurde, jest backstab nawet. Ale jest inny loot, patrz. Kurwa, koronka jaką zdrupnąłem. Jak tak samo, przecież one nie wyglądają tak w Darkerze. To jest inny asset. No, Tarkov jest jedyny w swoim rodzaju tak chujowo zrobioną grą, to prawda. Nie ma tak drugiej tak chujowo zrobionej gry. Moim zdaniem też po części The Cycla zabiło brak trade'u. Jak dla mnie tego typu gry nie mają prawa bytu bez trade'u. Co to kurwa? A ten gówniak. Nie no, był rozwój hideoutu przecież. No nie, mi się podoba teraz ten Tarkov na dzikim zachodzie. Tylko czekam, aż zdadzą Auction House tam. W kolejnym update'cie ma być. No, te mobki, te też, zombiaki nie biją. Jak ja je biję. Tutaj to jedynie szkielety są jakimś wyzwaniem, ale dzisiaj odblokowali HR-y, więc może na HR-ach tam są mocniejsze mobki. Pa, zajebał mi za pół HP. Kurwa, co za książki, ja tu padnę przecież. Niedobrze, niedobrze. Oj, 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 oj. Ty, to jest bot. Ło, nie zabrał mnie. O, portal. Jeden siły, jeden HP. I tutaj starze złączone na wszystkie postacie. Są w ogóle te gemy, które można wrzucać do itemów z soketami. Pa, można ulepszyć w ogóle gemy jeszcze. Pa, lifesteal. A, zamiast dexterity mam lifesteala teraz. 1%. To jest crafting. Ile ja potek mogę zrobić? A ja bez potek w ogóle chodzę, ty. Ale to drogie. Kurwa, 75k. 7,5k. Ja nie wiem, jak to działa, bo to są niezidentyfikowane itemy. A tu są zidentyfikowane itemy, ale tu nic nie ma. A tu jeszcze ma być jakiś marketplace. Pasywki są fajnie wykonane. Bo pa. Postacie mają pasywki, ale żeby dostać tą pasywkę, potrzebujesz wbić statystykę. Czyli tutaj jak będę miał dopiero 35 siły, to dopiero dostanę lifesteala. Jak będę miał 45 dexa, to będę mógł typom zabierać itemy, a jak będę miał 70 dexa, to będę miał double jumpa. Co level dostajesz? Statę jakąś? Teraz dostałem na przykład 1 dexa za level. No i w itemach.
W ogóle patrzcie, jakie są tu itemy, nie? Physical Resistance, Max Life, Crit Strike Chance, opoka, dagerka, co będzie miał. Lightning Damage. No to chujowa akurat się wylosowało. Tu jest dużo więcej różnych ogólnie statystyk niż w Darkerze. Stamina, Guardian Stone, a to jest na Elixir of Protection. I są też potki różne, nie? Mimic Potion. Zamieniasz się w skrzynkę. Smoke. Tu jest potka na ścianę, zostawiasz. Jakaś gdzieś była potka, która stunuje. O! Bije 80 damage'u do wszystkich unitów, którzy są w promieniu 2 metrów. I redukuje ich movement speed o 75% na 3 sekundy. No, starszych co można powiększyć za 5k. Od razu. Ja do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, czemu kurwa oni w tym Darkerze tyle czasu nie chcieli dodać. Ty, możesz sobie ubezpieczyć jeden item. Tylko to randomowo jest. O kurwa, ty, na początku było za free, a teraz golda kosztuje i wyjebałem całego golda na to. Nie. Ale mnie skamowali. Jakieś gówno mi ubezpieczyło. Są jakieś eventy. Zagrasz z kimś w party, dostajesz baka golda, 3 bandaże. Jakiś content creation i coś tam. No i od razu są jakieś kwaściki, nie? Daily. O, w ogóle są różne tryby. Jest arena. Team Deathmatch. 3v3. Ale tylko przez kilka godzin. 4 godziny dziennie. Czy tam 5 godzin. Custom game'y są. Kurwa, jak ja bym ci powiedział, ile rzeczy brakuje w Darkerze, to wiesz. Jak używasz tarczy, no to jest... na przykład trzeci hit starczy, nie? Pyk, pyk, pyk i trzeci tarczą.